Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Xeramort, a to jest kolejny odcinek z serii przedstawienia bohaterów League of Legends. W tym odcinku mówię dla was postać Hecarim, Cień Wojny. Hecarim jest to postać nadająca się na solo topa, jak i do dżungli. Jednak w samej dżungli jest to po prostu nie do pobicia jungler w liczbie i ocenie ganku. Jeżeli mamy przynajmniej 3 itemy, które moim zdaniem są na nim przekozackie, to może doprowadzić do tego, że albo zostanie zwastowany flash, albo przelejemy pierwszą krew, lub dalej pójdziemy w żniwa. Więc tak, jest jego atrybutami, to jest sam wojownik. Myślę, że do dżungli tutaj powinna też być wzmianka, lecz nie ma, dobra. Przejdźmy do skinów. Jego pierwszym skinem jest to Hecarim Krwawy Rycerz. Jego drugim Hecarim Żniwiarz. Z okazji Halloween, które dawno się skończyły, to był to bezgłowy Hecarim oraz niedawno dodany Arcade Hecarim, który ma swoje ostrze, swoją kosę, podobną do urządzenia do gry w Guitar Hero. Dobrze, przejdźmy do jego umiejętności, a raczej zdolności. Jego umiejętność pasywna, wojenna ścieżka. Hecarim otrzymuje prędkość do obrażeń od ataku równą procentowi jego premii do prędkości ruchu. Czyli jeżeli budujemy na nim przedmioty, które dają nam procentowo lub określoną ilość prędkości ruchu, dostajemy dodatkowe AD. Nie ma niestety tutaj nic w zmiance, jakie są przeliczniki, proporcje. Szkoda, bo byłoby to w ramach ciekawostki. Dobrze, jego umiejętność Q, spustoszenie. Hecarim tnie pobliskich przeciwników, zadając obrażenia fizyczne. Czyli przeliczniki są z AD. Dodatkowo, jeżeli Hecarim trafi dowolną przeciwną jednostkę umiejętnością Q, jego cooldown jest redukowany maksymalnie do 2 sekund. Czyli z 4 na pierwszym poziomie możemy zjechać do 2. Jest to przydatne w czyszczeniu obozów na początkowych levelach, więc polecam zaczynać z umiejętnością Q. Przyjrzymy się tej umiejętności. Dobrze, przejdźmy do umiejętności W, duch przerażenia. Hecarim przez krótki czas zadaje pobliskim przeciwnikom obrażenia magiczne. Hecarim zyskuje zdrowie równe pewnemu procentowi obrażeń, które otrzymają przeciwnicy. Moim zdaniem w dżungli. Oczywiście porównuję to do dżungli, gdyż kupiłem Hecarima parę dni temu. Zagrałem nim 5 meczy w dżungli. Przepraszam, 4, 5 to był... przepraszam. 5 był na trójce, chciałem go sobie przetestować. I powiem wam tak. KD to jest 5-0, czyli 5 winów, 0 porażek. Jest to mocna postać w dżungli, zaczynając z W, długo nie przeżyjemy. Tym bardziej, że ma to niskie obrażenia i jest to w czasie. Dodatkowo bardzo dobrze jest to przez miniony redukowane te obrażenia, więc moim zdaniem dalej trzymamy się przy umiejętności Q. Dobrze, przejdźmy do obejrzenia tej umiejętności. Tak, kolejna jego umiejętność, niszczycielska szarża. Hecarim na krótki czas zyskuje premię do prędkości ruchu. Jego następny atak odrzuca cel do tyłu i zadaje dodatkowe obrażenia fizyczne w zależności od odległości, którą pokonał od momentu aktywowania umiejętności. Więc tak, jeżeli gramy Hecarimem w dżungli, mamy trzeci, czwarty poziom, jesteśmy w tych okolicach, jest to trzecia, czwarta minuta rozgrywki. Mamy trzeci, czwarty poziom, zależy, czy nam czasem sojusznicy przy pomocy nie zbili mniejszych minionków. Więc tak, opłaca się przed samą linią, którą chcemy zgankować. Jeżeli jest możliwość zajścia przeciwnika od tyłu, zachodzimy go i po prostu tym odepchnięciem, tym odrzuceniem wbijamy go pod wieżę, jeżeli jest to sytuacja podwieżowa, a jeżeli jest to na środku alei, to w stronę swojego sojusznika. I tak, czym dłużej szarżujemy, tym większe są obrażenia. Co to oznacza? Jeżeli załączymy umiejętność A i uderzymy w przeciwnika, nie będzie to takie duże odrzucenie jak prawie na skończonym czasie możliwym do
po prostu tego bonusu. Więc moim zdaniem używamy tego, jeżeli gankujemy mida od strony dragona, to wchodząc w krzaki, które są wejściem do dżungli drużyny fioletowej, jeżeli wiecie o którym mówię, te w kształcie łuku, w tym momencie odpalamy umiejętność E i wjeżdżamy na przeciwnika. Dobrze, przyjrzymy się do umiejętności, bo się rozgadałem. I oczywiście, jeżeli odpychamy, to dostaje przeciwnik stuna. Jego ultimate, nawałnica cieni. Hekarim przywołuje widmowych jeźdźców i szarżuje, zadając obrażenia magiczne w linii. Po szarży wytwarza falę uderzeniową, sprawiającą, że wrogowie uciekają z przerażenia. Jest to dobre do wkraczenia w teamfighty, tym bardziej jeżeli nasi sojusznicy dostają dość dobrze przez przeciwników obrażenia i może ten teamfight zostać przegrany. My wjeżdżając staramy się jak najwięcej przeciwników złapać, aby jak najwięcej dostało te przerażenie. Jest to kwestia sekundy 25, co może całkowicie zmienić losy teamfightu. Przyjrzyjmy się tej umiejętności. No tak mówię, około sekundy. Jeżeli na przykład chcemy zrobić ganka, przeciwnik ma mniej niż połowę zdrowia i na przykład używamy niszczycielskiej szarży, zostajemy w jakiś sposób zatrzymani, najlepiej użyć tego ultimate'a, gdyż zazwyczaj przeciwnik odbiega od nas, czyli jeżeli go złapiemy tą krawędzią na przykład, to on będzie od nas tak uciekał. Jeżeli to będzie na midzie, no to wiadomo, pójdzie on w stronę naszego sojusznika i tam może zostać złapany. Historia, którą można sobie przeczytać. No i tak, wskazówki. Grając jako Hekarim, duch przerażenia przywraca zdrowie, kiedy okoliczni wrogowie otrzymują obrażenia, także od twoich sojuszników. Użyj go w trakcie walki, aby zwiększyć przeżywalność Hekarima. Czyli używamy swojej umiejętności W w trakcie teamfightów. Dobrze, i druga wskazówka. Niszczycielska szarża zadaje obrażenia w zależności od pokonanego dystansu. Spróbuj użyć nawałnicy cieni lub czarów przywoływacza, takich jak duch czy błysk, aby zwiększyć obrażenia. Czyli po prostu jak największy zasięg musimy za pomocą czym dłużej będziemy szarżować na E, tym większe obrażenia. Tak? Dobrze powiedziałem. No i gra przeciwko Hekarimowi. Hekarim otrzymuje zdrowie od pobliskich wrogów dzięki duchowi przerażenia. Jednak nie jest wytrzymały. Spróbuj zabić go jedną serią. Czyli po prostu, jeżeli go nie zdejmiemy na combo, nie opłaca nam się go fokusować. No i w sumie i druga wskazówka. Jak grać przeciwko Hekarimowi? Super umiejętność Hekarima sprawia, że wrogowie uciekają. Rozejdźcie się, aby osłabić go w walce. Znaczy po prostu, jeżeli widzimy, że Hekarim ultuje, staramy się z tego zasięgu jak najbardziej odejść, aby potem nie być w kupce i na przykład kolejny cecek w nas nie wszedł. Dobrze, więc to by było na tyle, myślę, w tym odcinku. Myślę, że jeszcze zostanie wam pokazany build tutaj w tych obszarach, jaki ja polecam. Więc to by było wszystko w tym odcinku. Ja dziękuję za uwagę. Cześć, na razie.